Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, to jest oczywiście kolejny odcinek z naszych przygód w Don't Starve Together, a jest ze mną w namiocie oczywiście Agnieszka. Jestem! Intro! Po intro. Tak, także kontynuujemy, moi drodzy. O, czekaj, bo tutaj te... Łapol! Łapa próbuję. Dobra, ja pewnie mam fulla. To dobrze. Słuchajcie, plan jest w ogóle następujący dzisiaj. To już wyjdź jak masz full, bo tam ci chyba gut będzie spadać. O, jestem. Słuchajcie, plan jest następujący. Wy nam już dużo wcześniej pisaliście odnośnie hełmów, więc ja nam porobiłem. A właśnie, czysta. No czysta to ci nie zrobię, bo nie mamy drewna. Ha. Ale przynajmniej ja prezent dostałam. Tak. To być ten hełmik. O, buciody dostałam. Czy ma hełm? Ju, znał, dobrze. Czekaj, jeszcze zobaczę, czy my tu mamy jakieś... no mamy drewno, ale to chyba nie wystarczy na często. I to zrobiłeś z dupów, tak? Tak, masz jakieś drewno, może? Nie, w ogóle nie zbierałam. Czekaj, jakieś jedno drzewo to potrzebuję. Ja się puszczę gdzieś. Czekaj, to ja już ci zaraz często zrobię, poczekaj. Także słuchajcie, plan jest następujący. Ja dzisiaj w ogóle idę na pszczoły. Trzeba będzie je ogarnąć. Pójdę też po papirus, bo chcemy przenieść ten jeden garnuszek. Więc mam nadzieję, że się uda. I ja muszę skombinować więcej żarcia. Trzymaj czysta. O, dziękuję. Dobra, czyli teraz tak, ja muszę tutaj zrobić łapkę na robaczki. Oho, mówiłeś, że mam siły. Iść na górę, tak? Tak, tam jest las, bo ty tam dzisiaj się zajmij lasem. Dobra, pinta, ja mam, więc jest dobrze. Wrzucę wszystko. Ej, te króliki się mało... Króliki, przepraszam bardzo, proszę wchodzić do tych... Króliki? One tak średnio wchodzą. A tutaj jakieś koło garnka tego na dole jest. Złapany? No. Okej, o widzisz, no tam się złapał. Dobra, ja pukam drzewa. No dobra, ja spróbuję te pszczółki ogarnąć, mam nadzieję, że się uda. Byłoby miło. Tak. Tylko czekaj, pszczoły, jeżeli ja złapię, to chyba z inne zula wyjdą też, nie? Te czerwone. Aha. Chyba. Mhm. Właśnie wyszły. Nie, tej nie bij, to my masz złapać, chłopie. A. Oła, no czemu mnie bijecie, kurde? Ej, no nie mogę złapać pszczoły. Czekaj, muszę chyba odejść kawałek. No czekaj, to zabiję. Żabole zaatakowały moją endgame, więc speedałem, bo z trzema żabami to ona się raczej nie poradzi. No nie. Chociaż w sumie... No, 600-520 jej zostało, więc speedoiłam. Mhm. No. A właśnie, jej życie się regeneruje? Tak, właśnie już się regeneruje w tym momencie. Bo wiem, że wiem też, że czytałem, że można jej dawać też jedzenie normalne, takie na leczenie, a? Tak, i ją też to leczy. No miała 520, już jest 550. Więc dosyć szybko ci powiem. No to dobrze. O kurde, spadać mi stąd pszczoły. Dobra. O cholera, ile tu wyleciało. To bym tak chciała znajdować jedzonko też. O, o, mandragora. Dobra pani. A to chyba ta mandragora, co ja kiedyś miałem. Tak? No. No bo widziałam, że tu patyczki były pozbierane, to chyba ty. No, no, no. Dobra, wiesz co, mam na jeden ul, więc ja chyba wrócę. O, czekaj, bo żaby zniknęły, to tutaj widzę, że są te, to ja sobie je pozbieram. O, czekaj, bo potrzebujemy, na jeden ul było tam chyba, ile ja mówiłem, pszczół? Cztery były potrzebne. To czekaj, to może, wiesz co, to może ja jeszcze tutaj... O, i moja Abigail zabiła 6 niedoperzy.
No i zajebiście, i mięsko będzie. Wiesz co, tutaj w sumie te kanapki z tymi chyba żabymi łódkami, które ty robiłaś, były całkiem spoko, więc może faktycznie na te żaby. No, no, no. Tylko, że to no za dnia trzeba. No raczej no. W nocy to tak trochę przesłany. No w nocy nawet nie ma żab, bo są pochowane. Tak? Okay. Pszczoły tak samo, też nie ma pszczół. O, tu, tu są jagódki, bierę. Czy to mi da to, co myślę, że mi da? Tak, to mi daje patyczki, nice. Blablabla. Jak się pojawił? Aha, popsuła mi się sikiera. Ja mam szyszki od razu sadzić, czy nie? Wiesz co, możesz w sumie, bo pamiętaj, że no, może się pojawić ten, nie? Ziomek. Ziomek. Dobra, to sadzę. No bo tu są jeszcze pszczoły i tutaj chyba było bagno, tak? Tak, tutaj było bagno. Dobra, posadziłam. Najgorsze jest to, że w nocy nie będę mogła napidać. Będę musiała coś innego robić. No tak łatwo nie ma. Dobra, ja tu trochę papierusa zbieram. Nie ma tutaj może jakichś pajączków, które się biją z mackami? Żebyśmy mieli to lepsze, bo wtedy jakbyśmy mieli te lepsze bronie z macy, to by było zajebiście. Bo mamy porządny hełmik. Tak. Porządnego chesta. A tylko zrobiłeś z tego, z tych Tak, ze świńskich tych. Tych. Dobra. O, czekaj, tu się coś słyszę, bije. O, o, o! Dobrze! Są pająki. Też się tu chyba z mackami. No, powiem ci, że to bagno całkiem ładne mamy. A gdzie ty jesteś? Na bagnie. Chcę otworzyć tą. A tu? Noc. I ty no. Aha, o Jezu. Dobra. Dobrze, że powiedziałeś, bo ja byłam w mapiu. Dobra. Teoretycznie będę sobie zbierać patyczki w międzyczasie. No ja jak teraz właśnie wrócę, to ogarnę jeszcze te cztery pszczoły. No i trzeba będzie zrobić te ule plus te do kwiatków. Tylko nie wiem, czy mamy kup tyle. Kup chyba też mało było zbieranych. A drewienko jak ci leci? Dobrze? 29 mam. Ej, tu jest odwłok na tym. Na bagnie, wskoczę. Oho. Gdzie mnie to wyrzuci? O kurde. Far away? Ty, ile tu jest kamienia? I złota! Jer! No, tylko że ja nie mam kilofa. Aha, wyciszanka. No nie przygotowałem się na to, żeby ogarniać kilo. Jezu, jaka to awantura się dzieje. Halo, może się no... Ej, halo, dzień? Zaraz mi się pochodnia skończy. Ja na szczęście miałam dwie zrobione. A! Ej, 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 szybko! Kurde! Wojtek! No ała! O, dobra. Wojtek! Ja pierdzielę, ja w ostatniej chwili! Ja cię proszę, naprawdę. Ja zapomniałem, że wiesz co, coraz krótsze noce, znaczy coraz dłuższe noce są. Wojtek, ale który idzie na przechadzkę, tak. Indeed. Dobra. Ja dalej nie drewienko. No zabijcie tą tentakle szybko. Pająki, zgarnijcie dupa. Tentakle? Tak. Co to jest? No to jest ta taka macka na bagnach. Aha. Ale zaraz ją zabiją. Może broń wypadnie. No i dlaczego on się schował? A cyk i cyk. Ej, te pająki zżerają kurde rzeczy. Jak to? I
zżerają. Leży coś na ziemi, to one to podjadają. Podjadają. Tak. Aha, ja już nie mam żadnej... Zdomnił siekiery. No, to ja nie przyjdę, nie pójdę teraz na pająki. Znaczy na te... Na pszczoły. Holender. Nie, no broń mi się skończyła, no nieprzygotowany, no. No nie. Bo ty, Siałka, ty w ogóle musisz chesty znajdować, bo ty masz szczęście. Mam tylko ale jednego. Wiesz, ale wiesz co, że ja nie widzę tutaj za bardzo chesterów? No jak to? No. Nie może być. Dobra, jeszcze pokopię trochę do trzeciego staka i też wracam do doma. Chociaż ci powiem, że jedzonka brak. To trzeba tylko... Ale mięsa przecież mamy sporo. No a co z tym mięsem, jak on zabiera sanity? No ale to możemy... Czekaj, no to te jagódki z tych jagódek, meatballsy. Te jagódki z jagódki. Z jagódkami, tak. Warzywa i owoce. Warzywa i owoce. Indeed. Warzywa i owoce. Tak. Halo pszczoły, gdzie wy jesteście? Mam 5 pszczół. To za mało. No za mało. Cyk, cyk. 6 pszczół, jeszcze 2 potrzebuję. Okej. Okay. Cip, 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 pszczółki, pszczółki, pszczółki. Tutaj to chyba nie przeskoczę. Nie. Wiesz co, Aga? Jak będzie... Ty jesteś w domu? Właśnie powoli się zbliżam. To wiesz co, teraz jak nam się zrobi ten... Jak nam się zrobi południe, to musimy pójść na tego typka tam obok nas, żebyśmy części dostali. No, bo bez lodówki ci powiem, że... No, bo my jeszcze nie mamy lodówy. No nie? Dobra, ja idę do domu. Dobra, też wracam. O, ale zanim pójdę, to proszę ładnie mi tu, aby jej zabić te nietoperki. Auć. Było i nie ma! Ale ona jest dobra, ty. Było i nie ma. No i już po nietoperkach. Dobra, co tu jest potrzebne? Deski. No ale tak, desek nie mamy w ogóle. Ja już idę z tym. Dobra. Ja dobrze idę? No do domu. Byle do domu. A czekaj, Wojtek, gdzie... A ty tu jesteś, dobra. To tam, gdzie jesteś ty, tak? Mhm. Okej, popidajam. O, kupa. Kupa, nie ma miejsca na kupę. W dwie kupy są koło tego mechanicznego. To tam później pójdziemy. Chociaż czekaj, właśnie ty tam jesteś, to poczekaj. Ale ja nie mam broni, kurde. No to nie pójdziemy. Nie masz broni? No nie mam, mam końcówkę 8%. Chyba, że... to jest potrzebna lina i... A. Nie, tu jest żarcie, to tu wsadzę. O Boże, wszędzie tu jest tak full? No. Ale tu jest bajzel. No jest, niestety. No mówię, no przydałby nam się ten storeroom, ale kurde, sporo... Sporo jest potrzebne. A? Czemu ja nie mogę tego... No, bez sensu, masz plecak niby. Ale no. Nie możesz automatycznie do plecaka sobie przerzucić tych rzeczek. No masz pod drewno gdzieś? Jak wsadziłam? A tu wrzucam. Aha, no tak, ja nie mam miejsca. Cholera jasna! O, kupom trzeba powstanąć te rzeczki. O. Dobra, teraz czekaj, to było tak. Czemu nie mogę? Ale bez. Bez jakoś nie mogę się połapać i ogarnąć w tym Don't Starve'ie. To dlaczego nie mogę? O. Aha, nie mam. No tak, dobra, zjedz to. Dobra, robię nam tego. Ale zrobię go daleko. Dobrze.
Może go tu postawmy, o. Potrzebuję jeszcze dwie pszczoły, więc to następnym dniu będę musiał pójść. Ja potrzebuję garka, Wojtek. No zaraz zrobimy, zaraz zrobimy. Masz jeszcze jakieś kupy? Nie. Sprawdź, w tym chyba jedna była. No właśnie, ja już je wziąłem. No mówię, u góry jak miałam, to były dwie. Dobra, to będziemy musieli poczekać. Czekaj, a co nam było potrzebne na ten store? 20 kamienia, 4 marmuru i 20 desek. O kukła. No, to jest sporo, ale miejmy nadzieję, że... mogę te meatballsy? Dobra. Dobra, tu wkładam rzeczki. Nie, bo tu jest syfkiła i mogiła. Zdecydowanie z tym wszystkim. Tak, jest. Czekaj, ja miałem jeszcze tego moving boxa zrobić. Mam jakiś wypełniacz? Moving box. Jeden grzyb. Co? To mi jest w sumie niepotrzebne. No dobra, ale kończymy dzisiejszy odcineczek. Oho. Także my wam za dzisiaj dziękujemy, mamy nadzieję, że nam się, słuchajcie, uda. No, zostało nam, mówię, ja muszę jeszcze dwie pszczółki. Jak będę mieć te dwie pszczółki, to tak na dobrą sprawę będziemy mieli dwa ule, więc myślę, że nam to wystarczy. No na pewno pójdziemy tutaj na tych panów tam. Wyżej. Tego jednego, bo potrzebujemy koniecznie tej części. Chyba że pójdziemy na tą pustynię z muchosmokiem i będziemy próbować szukać tych latających, tych kwiatuszków. Wiesz co, tak jeszcze patrzę, tutaj można by, wiesz co, udać się na nasze prawo, tam była, pamiętasz, to taka wioska świnek, oni, widzę, tutaj mają sporo tych jagód. O tak, to można by się do nich, tak, można by się do nich wybrać i im pokraść, tam nawet widzę, że też jest ul jeden, ale może mi się uda jakoś tu po drodze coś zebrać jeszcze, zobaczymy. W każdym razie to oczywiście w następnym odcinku, także my wam za dzisiaj dziękujemy, mam nadzieję, że wam się podobało, bo oczywiście Agnieszka. Było. No i co, słyszymy się w kolejnym, także trzymajcie się, cześć. Pa, pa. Pa.